Jeśli oglądasz ten film, planujesz zapisać się lub się zapisałeś na studia podyplomowe o nazwie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności prowadzonych na Wydziale Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem kierownikiem tych studiów i odpowiem dzisiaj na trzy najczęściej zadawane pytania. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, kto może uczestniczyć w studiach podyplomowych. Zgodnie z regulaminem, w studiach może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia. Czyli musisz mieć już dyplom licencjata, inżyniera bądź też magistra. I to nieważne jakiego kierunku. Drugie pytanie dotyczy zakresu tematycznego studiów. Czyli pytacie mnie, czy zakres studiów podyplomowych przekracza. Treści nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Tak, ten zakres przekracza te treści w dwojaki sposób. Po pierwsze, na tematykę systemów zarządzania jakością poświęcamy o wiele więcej godzin niż na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a po drugie, zatrudniamy wykładowców z zewnątrz. Są to praktycy, którzy. W codziennej swojej pracy zawodowej e, audytują bądź wdrażają bądź konsultują systemy zarządzania jakością. Mamy specjalistę z BRC, który jest, która jest audytorką tego standardu. Mamy współautora standardu IFS w swojej kadrze naukowej. Mamy również audytora systemu ISO 22000 oraz wiele innych osób. Ściągniętych z rynku, które dzielą się y, swoją wiedzą i doświadczeniem. I trzecie pytanie, które najczęściej zadajecie, to jest pytanie, czy zajęcia odbywają się w piątki? Szanowni Państwo, nie. Zajęcia odbywają się wyłącznie w sobotę i w niedzielę. Piątki są wolne, dlatego że studia podyplomowe są to studia y, dla osób już pracujących przeważnie. Dlatego też nie mogą kolidować z ich. Y, harmonogramem dnia codziennego. Jeśli masz inne pytania, proszę zadzwoń lub napisz do mnie maila.